Witam Was. Dzisiaj taki króciutki filmik jeszcze o magii przywrotnika. Chciałem Wam troszeczkę parę powiedzieć. Jest to ogólnie taka dosyć znana roślinka, dosyć popularnie występuje gdzieś na jakichś łąkach. Także można troszeczkę się nią zainteresować i dzisiaj troszeczkę o jej właściwościach magicznych. Tutaj mamy właśnie tą roślinkę. To jest przywrotnik pospolity. Przywrotnik no, jest taką fajną dosyć roślinką. Było często właśnie te ziele wykorzystywane w różnych woreczkach takich ziołowych w celach miłosnych, aby robić jakieś miłosne czary, by zwrócić na siebie uwagę upragnionej, można powiedzieć, drugiej połówki. Posiada on również moce ochronne i oczyszczające, które tutaj można sobie też nosić właśnie ziele ze sobą. I pomaga nam po prostu chronić nas przed wszelakim złem. Noszenie również liści właśnie tego przywrotnika ze sobą wzmacnia również nasze zdrowie i intelekt i bezpieczeństwo materialne. Podsuwa nam również bardzo często nowe pomysły. Medytowanie przywrotnika pomaga nam również się usamodzielnić, zrealizować po prostu się zrealizować, no tak to muszę powiedzieć, byśmy mogli spełnić to, co chcemy spełnić. Pomaga nam również jak gdyby rozwinąć nasz rozwój osobowości, rozszerza spektrum myślenia naszego. Pomaga nam również zauważyć ukryte rzeczy, których dotychczas nie widzieliśmy lub nie zwracaliśmy na nie uwagi. I dym przywrotnika pomaga nam ukazać sprawy, które po prostu trzeba zakończyć, że tak powiem, czyli sprawy takie zaczęte, których po prostu jeszcze nie skończyliśmy. No i to ogólnie by było tyle w tym temacie. Także króciutki film o tej magii, także tyle i pozdrawiam Was.